Jestem z poznaniem związany, a rok 2014 jest jakimś szczególnym rokiem dla mnie, dlatego że 100 lat temu, z roku 1000, w roku 1914, do moich pradziadów dotarło poselstwo adwentowe, poselstwo Ewangelii. A 50 lat temu, to już tylko niektórzy pamiętają, starsi pamiętają, w roku 1964, czyli dokładnie 50 lat temu, rozpocząłem służbę pastoralną właśnie w Poznaniu. I dzisiaj jestem na tym miejscu, aby się cieszyć razem. A przede wszystkim Bogu dziękować no za te lata, a szczególnie za te ostatnie 50 lat, które rozpoczęły się w Poznaniu. Szczególne lata i niech Bóg będzie za to uwielbiony. Co chciałbym dzisiaj przekazać? Jeszcze kiedyś w seminarium uczyłem homiletyki, czyli nauk, Nauka o kazaniach. Dzisiaj może już inne przedmioty, i między innymi podkreślałem taką rzecz: jeżeli wygłaszasz kazanie, to wygłaszaj to kazanie i mów tak, jakby to było Twoje ostatnie już kazanie. Ja nie wiem, czy to jest ostatnie kazanie w życiu, a szczególnie też i w poznaniu. Ale wiecie, żyjemy w takim czasie, w którym wszystko się może zdarzyć. I wygłaszaj takie kazanie, które, był, które byłoby ostatnim kazaniem, a zwykle wtedy to, co najważniejsze, mówimy. Być może ja życzę wszystkim wiele zdrowia i opieki Bożej. Ale, ale wiecie, żyjemy w takim czasie, w którym wszystko się może zdarzyć i nagle, gdy kończymy życie, to faktycznie to jest dla nas już co? Powrót Jezusa Chrystusa. Ja zawsze pamiętam tą chwilę, przepraszam, że wspominam, no bo to już też wiele lat minęło, kiedyś jak jechaliśmy do Łodzi. Nagle z przeciwnej strony wyskoczył samochód, całym rozpędem uderzył w nas. Żona tylko potrafiła krzyknąć: Oj, co teraz będzie? I w tym momencie było uderzenie. Jak ją wyniosłem z samochodu, położyłem na kocu. Ostatnie zdanie, jakie powiedziała: Dziękuję Ci za te, ostatnie, <laughs> za te ostatnie 15 lat, które wspólnie razem przeżyliśmy. I dla niej to był ten dzień, ten moment powtórnego przyjścia, bo to jest tylko nieświadomy sen i pierwsze jak oczy otworzy, to otworzy, aby zobaczyć Jezusa. Ja miałem jedno tylko jedno życzenie czy jedną taką obawę przy tej nagłej śmierci, czy ona była gotowa na spotkanie z Jezusem Chrystusem? Modliłem się o to. I w nocy miałem syn. Widziałem grupę zbawionych. Oczywiście w śnie tylko. I w tej grupie zbawionych zobaczyłem moją żonę Elżbietę. Więc pobiegłem do, do, do tej grupy, jakby się przyłączyć. A z tej grupy wyszedł Anioł i mówi, ty tu jeszcze nie należysz. Ty jeszcze masz pewną pracę do wykonania. Wykonuj. A gdy będziesz wierny w tej pracy, będziesz razem z wszystkimi zbawionymi śpiewał na cześć zbawcy. I dlatego wiecie, jak krótko potem, nawet po tym wypadku, przyjechałem do Poznania, byłem spokojny, bez rozpaczy, bez niczego, bo wiedziałem jedną rzecz. Przez Boga zapewnione, że ona była gotowa na powrót Jezusa Chrystusa, na przyjście Jezusa Chrystusa. I dlatego, gdybym miał dzisiaj mówić to, co uważam najważniejsze, to bym mówił o tym, że powinniśmy w każdym momencie naszego życia. Być gotowi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Może nie zawsze dlatego, że on dzisiaj albo jutro przyjdzie, ale gdyby przyszło coś, że kończymy życie, abyśmy byli w takim stanie w tym momencie, że możemy w pewnym momencie po śnie nieświadomym zobaczyć twarz Jezusa Chrystusa i aby on nas przygarnął do swego do swego królestwa. W Biblii są takie księgi, które są jakoś tak szczególnie przeznaczone na czas końca. Nie chciałbym dużo no, jakoś podkreślać to. Nieraz na różnych spotkaniach, ostatnio też na kampie na ten temat próbowałem, próbowałem mówić, że jest to księga Daniela Objawienia. Wiecie, w czasach wielkiej reformacji szczególne znaczenie miała księga, miał list do Rzymian, bo poznawali prawdę, że zbawienie jest tylko w Chrystusie. Dzisiaj ta sama Ewangelia jest przekazywana w całej Biblii dla nas, ale szczególnie przez te dwie księgi. Ja zawsze myślę o, o tym, jak pewnego dnia było to już blisko przed śmiercią Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus był w ogrodzie Getsemane, no i mówił wcześniej na temat końca świata, i uczniowie przyszli, to jest zapisane, 24 rozdział. Pozwólcie, że za dużo, bo czas tak szybko ucieka, za dużo, nie będę wierszy czytał że uczniowie w trzecim wierszu, druga część powiedzieli, powiedz nam, kiedy się stanie, jaki znak będzie twego przyjścia i końca świata. Jeżeli nie podajesz daty, no bo Chrystus powiedział, że dnia ani godziny nikt nie zna, ale pe podaj pewne znaki, po których możemy poznać, że to wydarzenie jest bliskie. No i czytamy, Kiedyś zawsze myślałem, że Jezus Chrystus w 24 rozdziale, zgodnie z prośbą Jezusa Chrystusa, mówił szczególnie o czym? No znaki. On tam wymieniał pewne znaki, ale to nie był jego główny temat. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza mówił o tym, że patrzcie, abyście z sobą nie trwożyli bo usłyszycie o wojnach, wieści wojenne, ale jest powiedziane szósty wiersz, ostatnia część, to jeszcze nie koniec. Potem powiedział, że będą trzęsienia ziemi, głody, mory, i wiele innych rzeczy. One zawsze się działy, ale w czasie końca będzie szczególne nasilenie tych rzeczy, ale powiedział to dopiero początek boleści. Następnie w czternastym wierszu, że będzie kazana ta Ewangelia o Królestwie po wszystkim świecie. Tam nie jest powiedziane, jeśli Ewangelia będzie kazana. Tam jest powiedziane, będzie kazana, w formie dokonanej, tak w oryginalnym języku to jest podane, a wiecie, oryginalne języki klasyczne, w których to było spisywane, w tym wypadku grecki, są bardzo konkretne. Jest to w formie dokonanej, będzie kazana Ewangelii. Dzisiaj żyjemy w tym czasie, że Bóg używa najnowocześniejszych środków. Już wspomniałem w apelu o tym najnowocześniejszych środków audiowizualnych, komputerowych wszystkie, aby w krótkim czasie Ewangelia poszła na cały świat. Ona jest głoszona w całym świecie ale aby do każdego człowieka dotarła ale najważniejsze co chciałem powiedzieć w wierszu jak go pytali powiedz nam na temat tego końca to co Jezus Chrystus powiedział w 15 wierszu studiujcie z uwagą księgę Daniela Jakby chciał powiedzieć po co ja wam to drugi raz mam mówić Ja już to wszystko Danielowi powiedziałem tam są te wykresy 1260, 1290, 1335, 2300. To powinniśmy znać, że nas ktoś o północy obudzi, to potrafimy to wszystko wyjaśnić. Bo Chrystus powiedział, gdy go pytali o czas końca, to powiedział: Studiujcie Księgę Daniela. Ja nie muszę wam to drugi raz powtarzać. Tam to jest zapisane. Tak samo w tej księdze Daniela. W rozdziale 12, wiersz dwudziesty czwarty czytamy, ale Ty zamknij te słowa, zapieczętuj tą księgę, aż do czasu jakiego? Ostatecznego. Nie muszę przekonywać, że żyjemy w tym czasie ostatecznym. Wielu będzie to badać, wzrośnie poznanie. A więc podkreślone, że dopiero te rzeczy będą Aktualne, szczególny sposób, znane w czasie końca. I wtedy ta księga będzie jakby otworzona. Wtedy nastąpiła, jak otwarto tą księgę w połowie XIX wieku, to jakaś eksplozja wiedzy, która tam zawarta jest, była głoszona. I to jest to, co Powinno być w szczególny sposób, szczególny sposób kazany. Ale wiecie, drodzy braterstwo, drodzy bracia i siostry, jak odwiedzam Zbory, a zwykle odwiedzam Zbory, no to tak odczuwam pewne jakieś takie, takie zniechęcenie. Odczuwam taką apatię. Już nie ma tej pierwszej gorliwości, tej pierwszej miłości i tego wszystkiego. Może jak było na początku. Może, przepraszam bardzo, w, 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 no, w Poznaniu jest inaczej. Ale obserwuję to, obserwuję to w wielu zborach. Dlaczego? Nieraz zadaję sobie pytanie, dlaczego takie znużenie jest. Że wiara w te rzeczy jest, ale nie ma już tej, tego entuzjazmu, który nawet 50 lat temu był, jak tu przybyłem do Poznania i wielu innych miejscach. Co jest przyczyną tego? Bardzo przyczyną tego jest znużenie spowodowane takim długim oczekiwaniem na powrót Jezusa Chrystusa. Że może spodziewaliśmy się tego wcześniej, ale, ale nie nastąpiło to jeszcze. I wierzymy w dalszym ciągu, że to stanie, no bo, że to się stanie, bo tak w Piśmie Świętym jest napisane. Ale jakieś takie znużenie. Wy sami siebie ocencie, ja siebie oceniam pod tym względem również. I dlatego ważne jest to, co czytamy w tej księdze przeznaczonej na czas końca, księdze Daniela, i rozwinięcie, rozwinięcie księgi Daniela w rozdziale Apokalipsy, w rozdziale objawienia. I tu szczególnie jeden ważny wiersz chciałem odczytać. Dwunasty. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i Wiary Jezusa. Wiecie, w studiowaniu Biblii jest taki chiasm. Komputera nie przyniosłem, ale chiasm to jest z litery, z litery H z języka greckiego. Jest oczywiście szerokie i zwęża się do punktu centralnego. I ten punkt centralny to jest objawienie, czternasty rozdział, tak zwane Poselstwo Trzech Aniołów. A potem jest znów rozwinięcie tego. Czyli w centralnym punkcie przede wszystkim jest wiersz dwunasty. Tam nie ma jakiegoś systematycznego rozwinięcia, ale wszystko rozwija się i dochodzi do punktu centralnego. A potem z tego punktu ponownie, tak jak litera H oczywiście yy, ilustruje. Jest powiedziane wytrwanie świętych. Ja jeszcze wychowany byłem na, na, na Biblii gdańskiej. Ja nie mówię, że ta Biblia, nowy przykład, że jest jakaś gorzej tłumaczona, ale ja wychowany byłem na, na Biblii gdańskiej. Zresztą zawsze moim, mojej babci dziękuję, że ja się nauczyłem czytać nie na ale na elementarzu. Ola Mak Ala Makota, czy jeszcze co tam jest wszystko. Ja się nauczyłem czytać na Biblii. Babcia siedziała na takim góralskim kołowrotku, przędła wełnę i opowiadała mi historie biblijne. I mnie to tak ciekawiło, bo które dziecko nie byłoby tym zainteresowane, że sam chciałem czytać to. I babcia mi pokazała literki A, B, C i następne, jak się te literki składa. I ja się nauczyłem czytać na Biblii. Pierwsza książka, jaką czytałem, to nie był elementarz. Pierwsza książka, jaką czytałem, to była, to była, to była Biblia. Potem dopiero w szkole przyszły tam inne podręczniki. I w tej, a to była Biblia Gdańska. I tam jest nie wytrwanie świętego, to jest dobry przykład. Ale tam jest słowo cierpliwość. Tam jest w języku oryginalnym hypemon, To znaczy, że mimo cierpień, mimo różnych sytuacji, cierpliwie na coś czekamy. Na co cierpliwie czekamy? To nie cierpienia. Nieraz, wiecie, tam gdzie są cierpienia, tam adwenty się szybciej rozwija, tam gdzie jest, gdzie jest, no, wszystko niby w porządku. I dlatego ta cierpliwość świętych, Hypemeon, to jest co? To jest cierpliwe, mimo nieraz przedłużającego się jakiegoś okresu. Przedłużające wierne trwanie i oczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, gdy mówił o swoim powrocie, chociażby to, co w 24. rozdziale Mateusza jest napisane, otoczył to pewnymi przypowieściami. I celem tych pierwszych przypowieści, między innymi, jest to, abyśmy. Cierpliwie wyczekiwali, nie byli znużeni, nawet jeżeli nam się będzie wydawało, że ten czas się przedłuża. To jest między innymi w 24 rozdziale od wiersza 45 po 51, wybaczcie, że tego nie będę czytał, bo czas przeraźliwie idzie naprzód. Tam jest o pewnym słudze, że pewien sługa był. I pan mu zlecił pewne obowiązki. No, ale jest powiedziane, że ten sługa, jak pan nie wracał, no co zaczął? To był zły sługa. I w wierszu 48 pan zwleka z swoim przyjściem i co zaczął czynić? Świeckie życie prowadzić. Yy bić z swoje, jeść, pić z pijanicami, Kogo ona reprezentuje? Ja bardzo bym chciał, żeby, żeby ta przypowieść reprezentowała kogo? Świat ludzi niewierzących. Niestety ona reprezentuje, jest poselstwem do tych, którzy oczekują na powrót Jezusa Chrystusa, czyli do adwentystów. Bo jest powiedziane, że ten sługa wiedział, że Pan powróci. Tylko zaczęło mu się wydawać, że nie tak szybko wróci. I musi jakoś, jakoś się urządzić na, te, na tym świecie, jakoś korzystać z tego świata. Jest napisane i dalej wierzył, że Jezus Chrystus powróci. Jaki był tego efekt? Mimo to, że wiedział o powtórnym przyjściu i wiedział, że powróci, ale zaczęło mu się wydawać, że to nie tak szybko jeszcze będzie. No i zaczął normalne, świeckie życie. Sprawy świeckie postawił na pierwszym miejscu. Drodzy bracia i siostry, co stawiamy na pierwszym miejscu? Czy budowanie Królestwa na ziemi? I troskę o doczesne rzeczy? Czy na pierwszym miejscu postawiliśmy powrót Jezusa Chrystusa? I gotowość na, na powrót Jezusa Chrystusa. Każdego dnia, abyśmy byli gotowi, no jest powiedziane, że mimo to, że wierzył, że Chrystus powróci, można go nawet nazwać Adwentystą, gdzie znalazł miejsce. Tam, 51 wiersz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wiecie, to, to jest dla nas, dla Adwentystów, wstrząsające poselstwo. I gdybym ostatni raz miał zaapelować, to bym powiedział to właśnie kazanie. Być może to nie jest ostatnie. Albo na sali nikogo takiego nie ma, który ostatni raz to słyszy. Co więcej, następny wiersz, następny rozdział, to jest poselstwo o dziesięciu pannach. Kogo reprezentują dziesięć pann? Pięć było mądrych, a pięć było niemądrych tam nawet takie drastyczne słowo głupich. No dobrze, w porządku. Te mądre to reprezentują zbór, a te głupie to reprezentują świat. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Ale tak nie jest, bo one wszystkie były pannami. A kobieta jest symbolem kościoła. One były pannami. Czyli nie, nie, nie prowadziły w sensie duchowym niemoralnego życia. Co więcej, one wszystkie wiedziały o tym, że oblubieniec powróci. Tylko co im się zaczęło wydawać? Jak, te, jak ten czas się przedłużał. Czy dla nas się ten czas przedłuża? To czytamy, że wszystkie zasnęły. Tylko jedne były mądre, na ten czas zwłoki jeszcze przygotowały się, a niektóre nie. Jaki był tego wynik? Jest powiedziane w zakończeniu, że pewnego dnia niespodziewanego Pana, który się nie spodziewały, oblubieniec przyszedł i co jest tam powiedziane? Zamknięte są drzwi dla tych nierozsądnych. Wiecie, powinniśmy często studiować tę przypowieść, żebyśmy się nie znaleźli wśród tych, które, które, przed którymi drzwi zostały zamknięte, mimo to, że wiedziały i wierzyły w powrót Jezusa Chrystusa. Następnie jest też o talentach, że ten czas oczekiwania powinniśmy aktywnie spędzać. I dziewiętnasty wiersz, a po długim czasie powraca Pan. Owych sług rozlicza się z nimi. Jest powiedziane po długim czasie. Czyli to, że długo oczekujemy, że nam się nieraz wydaje, że to, że to za długo trwa. No, że rozpoczynałem pracę, jak miałem w 50, 50 lat temu, i jeszcze oczywiście. Jeszcze oczekujemy, na powrót Jezusa Chrystusa. I wierzymy, że On powróci, bo On powiedział, i tak jest napisane. Gdy słuchamy proctwa, co napisała Ellen White, napisała 2500 widzeń. Ale wiecie, które widzenie jest najważniejsze? To pierwsze. A co widziała w tym pierwszym widzeniu? Doświadczenia i widzenia o tym piszą. Widziała wędrówkę ludu Bożego do Nowego Jerozolimy. I szli, początkowo w głośnym wołaniu, z wielkim entuzjazmem, w połowie XIX wieku rozpoczęli. I szli, i wiele ich było, którzy szli. A następnie. Niektórym zaczęło się wydawać, że to za długo trwa. Nieśli różne bagaże sobą doczesnych rzeczy. Nieśli i zaczęli te bagaże zrzucać, bo to było za trudne oczywiście dla nich. A potem niektórzy spadali z tej ścieżki, która prowadziła do Nowego Jeruzalem. Proste, tak jak do ówczesnych Amerykanów, jak trzeba było przemawiać, prostym oczywiście językiem. Połowa z nich wtedy to jeszcze byli analfabeci, więc takim prostym sposobem, przykłady. I coraz więcej, coraz więcej ich spadało, coraz więcej miała świadomość, że to za długo ta wędrówka trwa. Następnie ostatni odcinek drogi to jaki był? Ci, którzy znają tą przypowieść, znaczy to, to widzenie, zapoznajcie się z tym. Lina i uchwycili się tylko liny i liną wiary przedostali się na drugi brzeg, gdzie było Królestwo Boże, Nowe Jeruzalem. Drodzy, to jest takie ważne, żebyśmy w tym, w tym czasie mieli cierpliwość, Ja tak patrzę, nawet z pewnym, z pewnym niepokojem, przerażeniem. Jest tyle miejsc pustych. Ale ja widzę tutaj tych, którzy siedzieli na tych miejscach, a dzisiaj już ich nie ma wśród nas. Ja oczami, oczami takimi wyobraźni jeszcze ich tu widzę, nawet nazwiska mógłbym wymieniać. I oni odeszli już. Czy byli gotowi? Ja wierzę, że tak, że byli gotowi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. I odeszli, i śpią w prochu ziemi. Oczekują na powrót Jezusa Chrystusa. Druga rzecz, gdy dochodzimy do z powrotem, wracamy do, 12 rozdzia do 14 rozdziału 12 wiersza, przykazania Boże. Wiecie, studiowaliśmy to wszystko w szkole sobotniej, w tym kwartale. Że przykazania Boże, że zbawieni jesteśmy przez wiarę. Tylko przez wiarę? Tak, tylko przez wiarę. Tylko w wyniku zasług jakich ludzi? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W czyny w Jezusa Chrystusa. Żadne inne rzeczy, żadne inne czynniki nie, nie gwarantują nam zbawienia, gwarantują nam zbawienie tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Ale podkreślamy, apostoł Paweł to podkreślał, cała Biblia to podkreśla, Jakub brat pański to podkreśla, co podkreśla. Że ta wiara, to cośmy dzisiaj w szkole sobotniej mówili, jeżeli to jest prawdziwa wiara i ją przyjmujemy, to co? To ona coś rodzi. Co rodzi? Uczynki. Rodzi posłuszeństwo przykazaniom tym oryginalnym przykazaniom. To rodzi. Wiecie. Ja dziękuję Bogu za to, co jest zapisane w kazaniu Chrystusa na, gór, na górze, gdy, gdy tam wygłosił inaugurację swojego, swojego przemówienia, swojego królestwa, to w siódmym rozdziale 21, od 21 wiersza, na co zwrócił uwagę, czytamy, nie każdy, który mówi Panie, Panie, nie każdy, który wierzy, wie o tym, że Bóg istnieje. Nie każdy, który mówi Panie Panie, podnosi ręce, alejuja, chwała Panu, a ojej, wszystko, co tam czyni. Nie. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale Ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ojca, który jest w niebie. Tylko jeden Ojciec jest, który jest w niebie. Pełni wolę, w czym zawarta jest wola Boża, jakby w takim streszczeniu, w takiej pigułce no w dziesięciu przykazaniach, tych oryginalnych. W owędniu wiele mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy? Tak, diabeł czasem coś więcej i niektórym ludziom, którzy mają z Nim kontakty, może coś tam powiedzieć. Twoim, w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? No, ktoś powie, no a jak to można demony wypędzać i nie jest to ten dobry kierunek? Znaczy, nic prostszego. Jak demon jednemu, drugiemu demonowi powie, co? Usuń się na chwilę, a będziemy udawali, że, udawali, że to Chrystus uczyni. To są fałszywe rzeczy. Nie czyniliśmy wielu cudów? Tak? sprawcy złego też potrafią pewne, pewne nadnaturalne rzeczy czynić. Nie wszystkie tak, jak Bóg, ale pewne rzeczy, tak? I ludzie szukają cudów. A co Chrystus dalej powiedział? Wtedy im powiem nigdy was nie znałem. Do kogo powie? Duży Panie, Panie, którzy Aleluja chwała Panu nawet nieraz wołali. Którzy jakieś tam przepowiednie czynili przez duchy demoniczne, cuda czynili i tak dalej, to co im powiem? Nigdy was nie znałem. I dlatego wiersz ostatni mu wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli tu jest też greckie słowo, ja się nie chcę popisywać tam oryginalnym językiem ale tu jest słowo anomia. Anomia to znaczy życie niezgodne z prawem. Jakim prawem? Bożym. A gdzie te prawa są? Dziesięć przykazań. Czyli języczkiem uwagi, jakimś dowodem tego, czy idziemy prawdziwą drogą, to jest to proste posłuszeństwo dziesięciu przykazaniom. To, co podkreślamy. Te oryginalne, nie te zmienione. I powiem także języczkiem uwagi, a ja to nieraz tak podkreślam, że takim papierkiem lakmusowym to jest co? Tak, papierek lakmusowy w szkole mnie uczyli, rozpoznaje mnie, co jest zasadą, a co jest kwasem. Dzisiaj już są inne też metody. Ale takim papierkiem lakmusowym do rozpoznania to jest co? Proste posłuszeństwo dziesięciu przykazaniom Bożym. I dlatego czytamy w objawieniu, w tym, w tym kluczowym momencie, czytamy, że to są ci, którzy mają wytrwanie świętych i co zachowują przykazania. Czy przykazania? Nie. Przykazania Boże, te oryginalne przykazania. To jest to, co mówiłem w apelu. Jak się dowiedzieli, jakie są prawdziwe przykazania, te podane, nie te zmienione, to nawet młoda dziewczyna powiedziała: Ja rewolucję zrobię, bo mnie oszuka, oszukają, jakieś inne przykazania oczywiście mi mówią. Przykazania Boże są testem, dowodem wiary zbawczej, dzięki której jesteśmy zbawieni. Tak jak Maurice Wenden powiedział, że zbawieni jesteśmy przez łaskę, ale oceniani będziemy zgodnie z przykazaniami, bo one są potwierdzeniem łaski. I ostatnia część a mianowicie wiary Jezusa. To można przetłumaczyć jako wiara Jezusa albo wiarę w Jezusa. Jedne i drugie tłumaczenie jest prawidłowe. A jaki jest Jezus? No, cała Biblia o tym mówi. A ja chcę przeczytać z Apokalipsy, jako tą ostatnią część, e, z piąty rozdział, wiersz piąty i szósty. Może od czwartego zacznijmy. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców. Starożytności, staro starość to było dostojeństwo, czyli z dostojnych ludzi. Co powiedział? Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzyń Dawidowy może otworzyć księgę i zerwać siedem pieczęci. Widziałem pośrodku, między tronem a czterema postaciami starców stojącego, baranka jakoby zabitego. Miał siedem rogów i tak dalej. Czyli tak jest zobrazowany Jezus Chrystus. Z jednej strony jako baranek, bo taki był system przedstawienia prawdy w Starym Testamencie, na końcu to, co miało być na początku. On się rozgląda, gdzie ten lew jest, bo czytaliśmy, że to był lew z pokolenia Judy. Rozgląda się za tym lewem. Gdzie ten lew jest? I widzi kogo? Baranka i to jeszcze baranka jakiego? Zabitego. Widzieliście kiedyś baranka, który zaryczy jako lew? A tak jest przedstawiony Chrystus. Że on przyszedł jako baranek, płacił cenę, wziął nasze barki, moje i nasze na swoje barki. I tam w Getsemane. Podejmował decyzję i na krzyżu Golgoty podejmował decyzję. I zapłacił cenę zbawienia. To jest tak jak bogaty, jakbyśmy zadłużyli się. Co dzisiaj jest łatwo zrobić? No, zadłużyć się. Kredytów tyle nabrać, a potem, potem ratuj. Nie do spłacenia. Wiecie, nasze winy to tak jak te kredyty zaciągnięte i nie do spłacenia. Co jedynie może się stać? Może ktoś wspaniały oby tacy ludzie byli, bogaci, którzy przyszli, wiesz, ty się z tym nigdy nie uporasz. Wiesz co? Przerzuć te twoje długi, kredyty na moje konto, a to jest wszystko dla mnie drobnostka. To Jezus Chrystus uczynił. Te wszystkie kredyty, te wszystkie długi, to wszystko wziął na swoje barki i zapłacił za golgotę. I prawo się nie pyta, kto płaci, prawo się tylko pyta, na sądzie się tylko co pytają. Zapłacone? W porządku. A kto? Nieważny. Jezus Chrystus zapłacił. I apeluję, abyśmy z tej zapłaty skorzystali, przez wiarę to przyjęli. Co tak pięknie w szkole sobotnie dzisiaj mogliśmy podkreślać. Tylko nie zapomnijmy jeszcze jedno, że w pewnym momencie ci, którzy nie skorzystają, wzgardzą tym, to Jezus Chrystus będzie rozprawiał się z grzechem, który tak strasznie niszczy ludzi, zniszczył jego królestwo jako z jednej strony baranek, ale z drugiej strony będzie usuwał grzech jako kto? Jako lew. Wraz z tymi, którzy ten grzech nie chcą, mimo ofiary Chrystusa. Porzucić. Dlatego misja Jezusa Chrystusa, usunięcie tego wszystkiego jest zilustrowane jako baranek zabity dla zbawienia, ale nie zapomnijmy również tego, że również jako lew. Czy Jezus Chrystus, będąc na ziemi, nieraz występował jako lew? Tak. Jako baranek. Do niewiasty powiedział: Kobieto nikt cię nie potępił ja Cię też nie potępiam, idź, nie grzesz więc. I wiele innych. Do łotra na krzyżu, co powiedział? Czy przy, weźmiesz mnie do swego królestwa? Zaprawdę, prawdę opowiadam Tobie, dziś Ci oświadczam. Ty będziesz w przyszłości ze mną w raju. Ty będziesz ze mną w raju. To jest baranek. Ale również nie zapomnijmy, że dla usunięcia grzechu, który tak strasznie niszczy dzieci Boże, jest lew. Kiedy Jezus Chrystus występował między innymi już nie jako baranek, w pewnym momencie jako lew? Wtedy, kiedy, kiedy tam w świątyni zrobili targowisko, targowisko, handlowali, sprzedawali, krzyczeli, kto da więcej i tak dalej, tak to na handlu się czyni. Jezus Chrystus popatrzył na to i powiedział, najpierw ukręcił taki bicz, chociaż nikogo nim nie uderzył według Ewangelii. A następnie wstał i powiedział. Do mój, dom modlitwy, a wyście Go uczynili czym? Jaskinią zbójców. I po, podał to w takim u, u, ujęciu. Tutaj wystąpił nie jako baranek, tu wystąpił jako lew. Że wiali wszyscy, przepraszam, za to określenie. Ja nie jestem antysemitą. Nawet Żydzi uciekali od pieniędzy. Którzy bardzo często bankierami oczywiście byli. A wszyscy ludzie dzisiaj też to. Jezus Chrystus. I dlatego pamiętajmy, że Jezus Chrystus. No, występuje, likwiduje grzech. Jako baranek, który płaci, ale Jezus Chrystus likwiduje grzech i Jego konsekwencji jako kto, jako lew. Dla studentów w seminarium mówię, jak pójdziecie do pracy, to dla ludzi błądzących, dla ludzi poszukujących prawdy, bądźcie jak baranek, tak Chrystus. Ale dla ludzi którzy przychodzą do zboru celowo aby niszczyć jakieś swoje poglądy głosić zajmijcie postawę lwa bo tak Chrystus chcę to w zakończeniu zilustrować przykładem Mojżesza o którym jest powiedziane że będzie śpiewana pieśń Mojżesza i baranka że Mojżesz był podobny do baranka i oto czytamy druga Mojżeszowa, księga wyjścia. Ja czas, lubię to Mojżeszowa podkreślić, że to Mojżesz wszystko z natchnienia pisał. I powiedział tak. Wrócił się tedy Mojżesz do pana, 31 pierwszy wiersz. Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota i srebra. Teraz racz odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymasz mnie, z ksiąg, które napisałeś, z ksiąg żywota, tam oryginał mówi. Wymasz mnie. To niech ja zb zbawienie stracy. To jest to, co Chrystus podjął w ogrodzie Getsemany. To jest to, kiedy poszedł na Golgotę. Wziął na swoje barki, nie była to gra. Ale realne grzechy, tak jak ktoś, realne, czyjeś długi na swoje barki, zapisuje, to mnie wymasz. Ale niech oni żyją. A następnie czytamy, że Mojżesz wystąpił, wystąpił również jako lew do tych, którzy nie korzystali z łaski. Dalej w tym bałwochwalstwie trwali. Wierszu dziewiętnastym. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielce i tańca, i wtedy Mojżesz zapłonął gniewem, wyrzucił tablicę z rąk, potługie I dalej jest powiedziane, że tego cielca wziął i stłukł na proch, a ten proch dał do wody i dał pić tym, którzy dalej uprawiali to bałwokwalstwo. Ja gdy, gdy chyba 70 lat temu, gdy byłem w seminarium jako student, no to tam brat Andrzej Maszczak był. to Już było prawie 70, niedługo już 70 lat. No i on Ma Maszczak powiedział tak wtedy. Wiecie, ten Mojżesz to musiał tego cielaka to porządnie tuc. Tego cielca. Że został z niego tylko, tu jest napisane, nie chcę już całego rozdziału czytać, że został z niego tylko pył. Widzicie, tu mamy obraz Mojżesza, jako obraz Jezusa Chrystusa, który wymasz mnie z ksiąg, niech ja umieram, niech ja nie, będę odłączony od, od ojca i nie wiadomo co się, ale daruj tym ludziom, którzy, którzy chcą z tej łaski skorzystać. A ci ludzie, którzy w dalszym ciągu grzeszyli, to co powiedział? Stłukł tego cielca na proch i dał tym, którzy dalej grzeszyli, i powiedział: To coście sobie naważyli, to teraz pijcie. Mamy tutaj ten sam obraz Jezusa Chrystusa, jest powiedziane: Kto Pański, to do mnie. Dalej jest opisane, no i trzy tysiące ludzi tam zginęło wtedy, którzy w dalej w grzechach trwali. I dlatego grzech będzie usunięty przez baranka, przez krew baranka. Aby ci wszyscy, którzy chcą skorzystać. Ale nie zapomnijmy, że Jezus Chrystus przyjdzie również jako Król, 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 król Królów, Pan Panów. Jako lew, aby usunąć coś, co tak strasznie niszczy grzech. Wybaczcie, jeszcze tylko jedno powiem. Ja kiedyś byłem w szpitalu, raczej odwiedziny, bo tak do szpitala to jeszcze za bardzo nie, nie musiałem iść. Rozmawiałem, w, był taki oddział. Przez pewną pielęgniarkę byłem prowadzony przez taki oddział, dla tam, gdzie umierały dzieci na białaczkę. Dzisiaj już jest jakaś nadzieja, wtedy nie było żadnej nadziei. Rozmawiałem z taką jedenastoletnią dziewczynką, która wiedziała, że umrze. I wiecie, jakie miała życzenie? Jedno życzenie. Jakie kwiatki posadzą na grobie. Drodzy bracia i siostry, jak straszny jest grzech. Dziecko umiera, jedenastoletnie dziecko umiera i ma już tylko jedno życzenie, bo wie, że umrze. Jakie kwiatki posadzą na grobie. Wyszedłem na korytarz, nie byłem w stanie tej rozmowy kontynuować i mówię, Boże ratuj to dziecko. Wróciłem, znów rozmawiałem, znów wróciłem i powiedziałem: Boże, ratuj to dziecko. Tak straszny jest grzech, że dziecko jedenastoletnie wie, że musi umrzeć i ma tylko jedno życzenie: jakie kwiatki posadzą na grobie jej. Nie dziwcie się, że Jezus Chrystus zapłacił cenę, ale Jezus Chrystus nienawidzi grzech. I przyjdzie jako lew, aby usunąć oczywiście grzech i jego skutki, aby przywrócić królestwo Boże. I dlatego ten obraz Jezusa Chrystusa, umierającego baranka, który płaci cenę zbawienia, i ten obraz Jezusa Chrystusa jako lwa, który użyje mocy swej, aby to usunąć. Aby z powrotem, tak jak czytamy w objawieniu w XXI rozdziale, będzie nowe niebo, nowa Ziemia, i tam nie będzie czego. Zła, grzechu, śmierci. Jak gdy przemawiam do studentów promocji zdrowia, to zawsze im mówię: Wiecie co, Wy stracicie pracę w niebie, na nowej Ziemi. No bo tam nie będzie płaczu, łez, narzekania, chorób i śmierci. Czym się tam będziecie zajmować? Nie, cieszcie się, nie martwcie się, tam będą ciekawsze rzeczy, jak chodzenie koło umierających ludzi. Wielkim boju, ostatnie zdanie wielkiego boju, jest, mówi tak, wielki bój się skończył. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Wszechświat jest czysty. To są ostatnie zdania. Przeczytajcie sobie dzisiaj jeszcze raz te rzeczy. Wszystko w niezmąconym pięknie mówi co? Bóg jest miłością. Wiecie, jakie to wspaniałe rzeczy żyć w miłości? Ja tak czasem lubię patrzeć na młodych, zakochanych ludzi. Wiecie, co znaczy miłość? A to jeszcze nie jest ta pełna miłość, ta pełna miłość dopiero w królestwie Bożym. Ale to wszystko będzie uczynione przez Chrystusa jako kogo? Jako baranka zabitego, umierającego, jako lwa, który usunie grzech i jego skutki. Dlatego w zakończeniu wracam do tej pierwszej myśli, która była. Czytana, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Drodzy bracia i siostry, jakże ujrzymy, ujdziemy cało, jeśli to wielkie zbawienie, dokonane w Getsemany, dokonane na krzyżu Golgoty, dokonywane w przybytku niebiańskim, w tym, w tym boskim konfesjonale, bo tylko ten jest aktualny. Jakże ujdziemy, jeżeli tak wielkie zbawienie zlekceważymy? I jeszcze jedno zdanie powiem, ale już tylko jedno zdanie, może trochę dłuższe. Wiecie, jakie jest najniebezpieczniejsze słowo dla adwentystów? Jutro. Jutro zacznę więcej studiować Biblię. Jutro zacznę się więcej modlić, i jutro się bardziej zaangażuję w życie zborowe. Jutro. A jutro powiem, jutro. I tak się ten czas będzie przedłużał. A dlaczego nie dzisiaj? A dlaczego nie dzisiaj? Dlaczego nie dzisiaj zacząć więcej się modlić? Dlaczego dzisiaj nie zacząć więcej czytać Biblię? Dlaczego dzisiaj nie zaangażować się aktywniej w życie zborowe. Dlaczego nie dzisiaj? Był pewien bohater wiary, popełniał błędy, który nich nie popełniał. William Miller już był staruszek, już nie był w stanie dalej iść dalszą drogą wiary na tym się zatrzymał w głębokiej wieży, tracił wzrok. I ja byłem w jego domu, tam gdzie, gdzie umarł. I tam z tyłu za ogrodem był taki kamień, potężny głaz. Częstokroć wychodził na ten głaz i patrzył w kierunku wschodu słońca. I tak myślał, czy pewnego dnia nie zobaczy tam. Znaku Syna Człowieczego przychodzącego. Codziennie był gotowy i codziennie tam spoglądał. Ktoś go zapytał: William, czy ty wyznaczasz nową datę powtórnego przyjścia? Bo między innymi na skutek pewnych poglądów wyznaczał, a on już taki zmęczony mówił: Nie. Nie, nie wyznaczam. A właściwie wyznaczam jutro. To nie było wyznaczenie daty, to była tęsknota jego serca. A właściwie nie jutro, dzisiaj. To była tęsknota jego serca. Dzisiaj, mój Zbawco, przyjdź. Dzisiaj jestem gotowy powitać Ciebie. Drodzy bracia, czy jesteśmy dzisiaj gotowi powitać Jezusa Chrystusa? Gdyby wasze życie albo moje życie się skończyło, albo pewnego dnia, niedługiego dnia, zobaczymy znak, gdzie ujdziemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, obyśmy go nigdy nie zlekceważyli. Amen.